zawsze zaczynam od munduru. To jest mundur, oczywiście replika munduru Józefa Hallera. Ciekawostką jest miecze halerowskie, to odznaczenie, które Haller wymyślił, zrobił, i to jest do dzisiejszego dnia wręczane żołnierzom, którzy wracają, a wybitni byli tam, powiedzmy, na misjach, to się wręcza takie odznaczenia. Oryginalny pas Józefa Hallera, oryginalna kabura, bez pistoletu, to był pistolet Belgijka tak zwana, i on to miał jako prywatną broń. Złote pióra Józef Haller, jak przejdziemy do góry, do domu, to wam pokażę. Dostał w 1923 roku, to są oryginalne złote pióra, które Haller dostał od ZNP, czyli Związku Narodu Polskiego. Wraz z tym dostał ten obraz na szkle malowany Wolna Polska. Natomiast dlaczego są u mnie? A dlatego, że po prostu Haller wszystko sprzedawał. Wszystko, co dostał, to wszystko sprzedawał. Złote spinki, złote papierośnice. To wynikało z tego, że ochotnicy, którzy powrócili do Stanów Zjednoczonych, niejednokrotnie byli ranni, jeszcze ranni. Jeszcze byli bez ręki, uszkodzone ciało i tak dalej, i tak dalej. I on wszystkie pieniądze, jakie zebrał, oddał to szpitalom. W różnych częściach Stanów Zjednoczonych oddał na leczenie tych ochotników. Oryginalna szabla z Grecji Haller dostał. I to jest oryginalna szabla właśnie podarowana przez Greków Hallerowi, ale nikt nie wie z jakiej okazji. I nie mogę się tego dowiedzieć. Widzicie, powiedziałem o mundurze, ale o laseczce nie powiedziałem. To jest laska Józefa. I tu jakbyście się dobrze wpatrzyli, to tutaj gdzieś pisze 1920, to jest taki punc, gdzieś tam pisze. Jak macie pytania jakieś, to proszę bardzo. To ja mam pytanie do tego. Mhm. Do tego i dlaczego tu jest trupeczek? Dlatego, że to był jeden z najbardziej nieposłusznych oddziałów Hallera. To byli husarze śmierci. Dlatego jest trupia czaszka, bo husaria śmierci to był taki oddział, nie bardzo posłuszny, ale on był tak bojowy, że na przykład jak była gdzieś jakaś większa bitwa, bo nie wojna, tylko taka bitwa, to oni się byli w stanie nawet 10 kilometrów i więcej w głąb przeciwnika swojego wejść albo otoczyć go z tyłu, zaatakować i przynieść sławę Hallerowi.